się dzisiaj po raz kolejny, żeby zapromować taki już ciekawy 13 numer rocznika konstantynowskiego, promowany 13 października. Także mamy dzisiaj podwójne święto. No nie ukrywam, że troszeczkę ten proces przygotowania tego egzemplarza trwał, ale to składało się na to wiele innych czynników. W międzyczasie takie dość nowe, ciekawe wydawnictwo się pojawiło, Konstantynów wczoraj i dziś, więc tym bardziej radość jest wielka, że się sfinalizował ten rocznik i bardzo gorąco chciałbym Was wszystkich przywitać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim autorom. Korzystajmy z tych naszych wydawnictw. Naprawdę zawierają wiele ciekawych wątków z historii naszej gminy, zarówno tej byłej historii, jak i obecnej. No, mogę tylko zapowiedzieć, że bardzo ostro przystępujemy do pracy nad kolejnym numerem. Jak zawsze jest to rocznik, w którym znajdują się aktualności, czyli to opisane jest to, co się działo w naszym Konstantynowie, w naszej gminie przez rok. Pojawiają się tu także wspomnienia, pojawiają się tu także artykuły dotyczące historii. Zawsze też promujemy talenty. Czasami są to dorosłe talenty, czasami młode talenty. Tak samo jest w tymże naszym kolejnym numerze. Jeśli chodzi o zawartość rocznika, to w tym roku między innymi oprócz stałych części, czyli raportu o stanie gminy Konstantynów, oprócz sprawozdania z działalności stowarzyszenia i biblioteki, bo jak już Państwo być może wiecie, rocznik wydają trzy instytucje, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna imienia Kajetana Sawczuka w Konstantynowie oraz Urząd Gminy Konstantynów. I każda z tych instytucji swoje sprawozdanie umieszcza w takim roczniku. Ale oprócz tego ten rok to był rok 30-lecia samorządności. Wobec tego znajduje się tu także artykuł autorstwa pana wójta Romualda Murawskiego dotyczący 30-lecia samorządności gminy Konstantynów. 13 tom rocznika konstantynowskiego już, no to już jest dobra historia. No tak, to jest dość długa historia. Tej opracowania i wydawania rocznika podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. No i dobrze, że to kontynuujemy. No muszę zaznaczyć, że ten 13 rocznik tak się troszeczkę rodził w bólach. Mamy pewien poślizg czasowy, ale chcemy w tym roku już wyrównać te straty i tak jak było w tradycji, żeby kolejny rocznik dotyczył roku poprzedniego. Więc myślę, że uda nam się wrócić do takiej normalnej systematyczności i żeby tak te biuletyny zostały wydawane. No cieszymy się, że znajdują się autorzy, którzy chcą publikować artykuły z własnej historii, z własnej pamięci i myślę, że dużo ciekawych rzeczy możemy w tym roczniku naszym poznać. Ja ciągle zapraszałem i zapraszam, żeby się pojawiali kolejni chętni, bo każdy coś tam w swojej historii ciekawego ma, aby tylko była odwaga, żeby się zabrać za pióro i coś tam napisać, a już po własnej korekcie zespołu redakcyjnego na pewno ciekawe artykuły w tym roczniku się znajdą. No ja dziękuję tym, którzy się w sposób szczególny angażują, czyli stowarzyszeniu na czele z panią prezes Beatą Łuczewską, z panią Dorotą Andruszkiewicz, która jest takim naszym, że tak powiem kolokwialnie, korektorem pod kątem polonistycznym. No i ona te wszystkie artykuły sprawdza. Trzy jak gdyby jednostki wydają ten biuletyn, bo i Stowarzyszenie, Urząd Gminy, no i Gminna Biblioteka Publiczna i chciałbym tak, żeby to tak trwało, bo myślę, że to są właściwe jednostki, które mają najwięcej wiedzy i najłatwiej jest dotrzeć wszystkim chętnym, którzy chcą przygotować artykuły i prezentować je w tym naszym roczniku. I te spisane wspomnienia czy artykuły
kiedyś w przyszłość na pewno ktoś przeczyta i będzie miał taki pogląd, jak wyglądało to teraz na przykład. No myślę, że to tak jest, to taki jest cel, żeby można było za lat parę czy dziesiąt zajrzeć do tych roczników i przeczytać o historii, o której się nie słyszało, o której się nie wie, a została przerzucona na kartki papieru i na pewno nie zaginie. W materiałach dotyczących historii znajduje się artykuł napisany przez pana Zbigniewa Chryciuka o budynku, w którym właśnie jesteśmy. Czyli o, dzisiaj mówimy, że jest to Gminne Centrum Kultury, tak? Pierwotnie był to tak zwany Dom Ludowy. I pan Zbigniew opisał jego dzieje, opisał to tak, jak sam także pamięta z dawnych lat, w jaki sposób to wszystko się rozbijało i zmieniało. To imienia pana Jana Cienkusza. Pan Jan przyjeżdża do nas tutaj jako członek honorowy, przemierza kilometry, ponieważ tęskni do Konstantynowa, z sentymentem go wspomina i za każdym razem stara się też jakieś wspomnienia od siebie nadpisać. Proszę Państwa, no, chciałbym się wszystkich przywitać razem tu z panem Zbyszkiem. Z wielką przyjemnością tutaj wracamy, bo wracają na młode lata. Może jeszcze coś tam napiszę, bo mam tam jeszcze coś w grudnopisie. No, i z wielką przyjemnością przyjedziemy, jak nas zaprosić. Nasz rocznik to także historia pewnego partyzanta, który tuż po wojnie zginął tragicznie i został pochowany w takich troszeczkę sekretnych, powiedziałabym, okolicznościach na naszym konstantynowskim cmentarzu. I tę historię, którą powiedziała jedna z mieszkanek, niestety zmarła już pani Kowal, została opisana przez panią Ilonę Niewęgłowską. Dodam też, że pani Ilona Niewęgłowska napisała tutaj także artykuł o panu Zdzisławie Marczuku z Zakalinek. Także pani Ilona jest autorką dwóch artykułów w naszym roczniku. Mamy tu jeszcze między innymi wywiad pana Bogdana Korniluka z mieszkańcem obecnie Konstantynowa, panem Romualdem Kowalukiem. I trzeba przyznać, że wiele tam możemy się dowiedzieć zarówno o Konstantynowie, jak też o Zakanalu, o czasach wojennych, tuż powojennych. Jest jeszcze jeden tekst, który napisał młody twórca, można już to tak nazwać, Jakub Skrzypkowski. Jest to tekst, który wydał tutaj pod pseudonimem. Jeżeli Państwo zobaczą, przeczytają rocznik, to tam na samym końcu, w dziale dotyczącym twórczości, znajduje się właśnie tekst pod tytułem Mściciel. To jest naprawdę ogromna przyjemność, gdy teksty do rocznika napływają, gdy można je już odczytać, sprawdzić, przejrzeć. Zawsze dowiadujemy się czegoś nowego. I cóż, już pracujemy nad następnym. Zachęcamy oczywiście Państwa i tych z Państwa, którzy już z nami współpracowali jako autorzy i tych, którzy być może chcieliby zaistnieć, tak, jako autorzy artykułów w roczniku. Zapraszamy do udziału. Chciałem się przed Państwem niejako wytłumaczyć, dlaczego napisałem ten artykuł, co powodowało, że sięgnąłem do swoich wspomnień, postanowiłem to wszystko pisać. Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Literackiej Nobla, w swoim wystąpieniu w Sztokholmie wymówiła taką ciekawą sentencję, że jeżeli w historii coś się wydarzyło, a nie zostało to zapisane,
to po latach przestanie istnieć. I będąc wiele razy tutaj w tej sali, na różnych uroczystościach, wspominałem sobie dawne, dawne lata, co tu się działo, jak ta sala wyglądała, jakie są moje wspomnienia. I pomyślałem, no, że warto by było, żeby z kimś się podzielić tym, żeby to nie zagnęło. Napisałam dwa artykuły do tego rocznika. Jeden jest dla mnie szczególnie ważny, bo jest o naszym mistrzu Zdzisławie Marczuku. Oczywiście jest to w bardzo skróconej wersji historia pana Zdzisława. Mam nadzieję, że teraz, jak będę miała więcej czasu, to uda mi się zebrać i szczegółowiej opisać taki artykuł i za jakiś tam czas na setną rocznicę urodzin pana Zdzisława wydamy kolejny rocznik. Natomiast drugi artykuł jest o panu powstańcu, który tutaj dotarł do nas z Wilna. Ukrywał się, jest to taka historia kontrowersyjna. Trudno powiedzieć, czy był dobrym człowiekiem, czy złym, to nie nam to oceniać. Te czasy już minęły, ale chcieliśmy wspomnieć o nim, ponieważ no jednak zapisał się w historii naszego regionu. Został pochowany na cmentarzu w Konstantynowie. Jego grób jest, no, znajduje się tutaj na cmentarzu i staramy się o niego dbać, ja ze swoimi zuchami. Do tej pory, no i też pani Teresa Kowaluk, która opowiedziała mi tą historię, ona się opiekowała głównie, my tam ją wspieraliśmy w tym. W tej chwili niestety zmarła, więc myślę, że przyjmiemy my tą pieczę nad tym grobem. Tradycyjnie w każdym roczniku jest informacja o działalności urzędu. Nie ukrywam, że jest to najobszerniejsza część naszego rocznika. Tak, dużo zajmuje miejsca, ale to też wynika z faktu, że my jako gmina, jako urząd mamy te swoje zadania przypisane wieloma ustawami i chcielibyśmy się pochwalić tym, co się tutaj u nas dzieje. Zachęcam do pisania, zachęcam do pracy w stowarzyszeniu, zachęcam do dzielenia się informacjami z historii, z życia naszego. To nie tylko dotyczy Konstantynowa, dotyczy terenu całej naszej gminy, także nie ma tutaj podziału, że to tylko Konstantynów. Każda miejscowość od Gnojna do Komarna może się pochwalić swoimi informacjami i chcielibyśmy, żeby ten rocznik był takim źródłem wiedzy o tym, co się dzieje, co się działo, co nawet może się dziać. Tutaj pani dyrektor roku tak nieskromnie mówi, że bardzo obszerny artykuł, ale czasami takie mało obszerne artykuły bardzo fajnie się czytają i też nawet takie krótkie zmianki, krótkie artykuły są potrzebne w roczniku, żeby można było się z wieloma takimi ciekawostkami zapoznać.